Dlaczego machizm jest tutaj wszechobecny? To w najbardziej okrutnym i przytłaczającym wydaniu. Bo system, w którym żyjemy, jest do bani. Od setek lat bardzo nieodpowiedzialni mężczyźni tworzą system, który dziś znamy. Powszechny w Gwatemali machizm skutkuje cierpieniem milionów kobiet. Jednym z niewielu mężczyzn w kraju próbującym z nim walczyć jest Juan Pablo Romero Fuentes. To była kiedyś jedna z najniebezpieczniejszych ulic w moim mieście. Narkotyki, przestępczość, prostytucja, przemoc. Było tu wszystko. Teraz to jest piękna ulica, deptak. Położyliśmy kostkę, założyliśmy oświetlenie i zbudowaliśmy najpiękniejszy budynek w całym mieście. Naprawdę wygląda imponująco. Tutaj budujemy nowy świat, świat marzeń i idei w akcji. To jest nasza filozofia. Jak to się zaczęło? Dorastałem w okolicy, która była bardzo niebezpieczna. To była prawdopodobnie najlepsza rzecz, jaka mi się przydarzyła. Poznałem prawdziwe życie dzieciaków na ulicy. Przemoc, narkotyki, prostytucja, gangsterzy. To wszystko, co oglądasz na Netflixie, to nasza rzeczywistość. Brałem narkotyki, balowałem i nie zamierzam narzekać ani tego żałować. To ukształtowało mnie jako człowieka, którym jestem dzisiaj. Nie da się naprawić czegoś, czego się nie rozumie. Zajęło mi to kilka lat, aż w końcu dojrzałem i stałem się mężczyzną. Zrozumiałem wtedy, że najlepsze, co mogę zrobić jako odpowiedzialny obywatel, to otworzyć drzwi mojego rodzinnego domu dla wszystkich, którzy potrzebują wsparcia. Rodzinny dom Juana Pablo w końcu stał się za ciasny dla wszystkich dzieciaków potrzebujących wsparcia. Dlatego, kiedy w 2014 roku otrzymał nagrodę CNN Hero, to przeznaczył ją na wybudowanie obecnej siedziby organizacji, w której otworzył szkołę dla ponad 300 dzieci. Sporty są tutaj bardzo ważne. To nie jest przemoc. Te dzieci są odważne, zdrowe i silne. One nie myślą już więcej o popełnianiu przestępstw i strzelaninach. Myślą o swojej rodzinie i swojej przyszłości. A to nasi artyści. Chłopcy i dziewczyny. Trudni chłopcy z ulicy? Nie. Nie są już trudni. To piękni ludzie, którzy wyrażają siebie.